Concord. Gdy Bleriot po raz pierwszy przeleciał nad kanałem La Manche w czasie poniżej 40 minut, zauważono zalety podróży powietrznych. Do miast połączonych dotąd wyłącznie drogami lądowymi i morskimi można było teraz dotrzeć znacznie szybciej. Szybko pojawiły się pierwsze samoloty pasażerskie. Początkowo najważniejsza była szybkość. Trzęsące się aeroplany przewoziły pasażerów z zawrotną prędkością 160 km na godzinę. Ale stopniowo zaczęto zwracać coraz większą uwagę na komfort podróżnych. Nawigacja była prymitywna. Pilot siedział poza główną kabiną i leciał wzdłuż linii kolejowych, by nie zabłądzić. Wzrost szybkości i wygody podróży osiągano dzięki udoskonalaniu samolotów. W latach 30. XX wieku w ciągu dnia można już było przelecieć z Londynu do Aten. Taka podróż drogą morską i koleją zajmowała 4 dni. Napędzane silnikami tłokowymi samoloty z lat 50. mogły już pokonywać Atlantyk w mniej niż 18 godzin. Transport powietrzny stał się wielkim biznesem, a producenci samolotów pracowali pełną parą nad nowymi konstrukcjami, by sprostać rosnącym wymaganiom linii lotniczych, które coraz szybciej chciały przewozić rosnące rzesze pasażerów. Oczywistym rozwiązaniem okazały się samoloty odrzutowe. Maszyny nowej generacji były cichsze i smukłe. Pasażerowie podróżowali w wygodnych, klimatyzowanych kabinach. Zamiast 18 godzin w hałaśliwej, cuchnącej i trzęsącej się maszynie, przez Atlantyk latano teraz 8 godzin i to w nieporównywalnie lepszych warunkach. Od początku lat 50. producenci zarówno wojskowych, jak i cywilnych samolotów borykali się z wieloma problemami wynikającymi z coraz większych prędkości i przeciążeń, jakim poddawane są głównie skrzydła maszyn. Spowodowało to wiele problemów ze sterownością samolotów. Ale problemy wkrótce rozwiązano. I rozwój napędu odrzutowego pozwalał na osiąganie coraz większych prędkości. Dążono do uzyskania prędkości Mach 1, a potem większej. Aby to osiągnąć, musiano pokonać naturalną przeszkodę, barierę dźwięku. Bariera dźwięku. Fale dźwiękowe rozchodzą się od źródła na wszystkie strony. Jeśli źródłem jest lecący samolot, a fale dźwiękowe rozchodzą się szybciej niż on leci, nazywamy go subsonicznym, czyli poddźwiękowym. Jeśli samolot porusza się z prędkością dźwięku, fale ciśnienia nie mogą się od niego oddalać, tylko przesuwają się równolegle. To szybkość soniczna. Gdy samolot leci szybciej od dźwięku, fale nie mogą oddalić się od źródła, tylko tworzą trójwymiarowy stożek. Mówimy, że jest supersoniczny, czyli naddźwiękowy. Mach 1 to prędkość dźwięku. Obiekt poruszający się z prędkością większą niż Mach 1 wytwarza falę uderzeniową, powodującą tak zwany grom dźwiękowy.
To nieunikniona konsekwencja lotów naddźwiękowych. Od II wojny światowej na całym świecie testowano nowe kształty skrzydeł, dążąc do zredukowania oporu. Istnieją duże kontrowersje na temat ich konstrukcji, umożliwiającej loty naddźwiękowe. Niemiecki naukowiec, profesor Busemann, dowodził, że skrzydła skośne będą lepsze niż proste, gdyż fale uderzeniowe, wywołane dziobem samolotu, omijają czubki cofniętych skrzydeł. Myśl tę zrealizowano podczas projektowania niemieckiego myśliwca Messerschmitt 163 Comet, napędzanego silnikiem rakietowym, który umożliwiał samolotowi 10-minutowy lot z szybkością 885 km na godzinę. Skośnie cofnięte skrzydła pozwalały osiągać prędkość poddźwiękową, jednak samolot ten nie pokonał bariery dźwięku. Aby zbadać właściwości maszyny ze skośnymi skrzydłami, brytyjscy konstruktorzy z zakładów de Havilland zmodyfikowali Vampire. Usunięto belki i powierzchnię usterzenia ogonowego. Zastosowano skrzydła cofnięte do tyłu oraz skośny statecznik pionowy na ogonie. Samolot bardzo przypominał niemieckiego kometa. Pierwsze próby, przeprowadzane jeszcze podczas wojny, ujawniły trudności w pilotowaniu takiej maszyny, szczególnie przy dużych prędkościach, podczas lotu nurkowego. Samolot naddźwiękowy zużywał więcej paliwa niż samolot z napędem konwencjonalnym. Musiał mieć mocniejszą konstrukcję. Skośne skrzydła mogły być grubsze, co pozwalało na zabieranie więcej paliwa, wzmacniało konstrukcję, a nawet zmniejszało opór aerodynamiczny. Właśnie na tym etapie rozwoju lotnictwa zmieniła się cała koncepcja kształtu skrzydeł. Podczas lotu samolot natrafia na opór powietrza. Stosunek siły nośnej do oporu określa właściwości aerodynamiczne maszyny. Im cieńsze skrzydło, tym mniejszy stawia opór, ale też jest tym słabsze. Gdy samolot przekracza barierę dźwięku, cząsteczki powietrza atakujące powierzchnię skrzydła są tak skompresowane, że nie stanowią już siły nośnej, tylko spychają dziób maszyny w dół. By temu przeciwdziałać, pilot ściąga drążek, co z kolei zwiększa nacisk na skrzydła, które zaczynają drgać. Jeśli są zbyt cienkie, mogą nawet odpaść. Latające delty miały znacznie grubsze skrzydła. Krawędź natarcia przekraczała nawet 2 metry. Aby takie maszyny mogły przewozić pasażerów, musiałyby mieć ogromną rozpiętość skrzydeł, co czyniło je mało praktycznymi. Bombowiec Vulcan miał skrzydła typu delta i brzechwę ogonową zamiast statecznika. Vulcana używano w programie Concorde jako maszyny testowej dla wypróbowania nowych silników Rolls-Royce'a Olympus. Pasażerski odrzutowiec wzorowany na bombowcu Vulcan mógłby przewieźć 15 pasażerów z Londynu do Nowego Jorku w 3 godziny. Ale żeby takie rejsy były dla linii lotniczych opłacalne, podróżnych musiałoby być znacznie więcej. Trzeba więc było szukać nowego, bardziej aerodynamicznego kształtu. Okazał się nim być brytyjski Fairey Delta II, który wywarł duży wpływ na rozwój światowego lotnictwa. 10 marca 1956 roku główny oblatywacz Fairey'a, Peter Twiss, osiągnął prędkość 1821 km na godzinę. Jego maszyna, wyposażona w silnik Rolls-Royce Avon, miała skrzydła w kształcie delty. Charakteryzował ją też brak części ogonowej oraz opuszczany na czas startu i lądowania dziób. Ale w przeciwieństwie do wcześniej wypróbowanych konstrukcji, skrzydła Fairey'a były cienkie. To właśnie ta maszyna przekonała ekspertów od lotów naddźwiękowych, że podobne samoloty mogą przewozić pasażerów. Ale supersoniczny myśliwiec to jedno, a 170-tonowy samolot
który latałby bezpiecznie z podobnymi szybkościami, to zupełnie inna sprawa. Pod koniec lat 50. regularnie bito rekordy prędkości. Lotnictwo wojskowe dysponowało maszynami, które z łatwością przekraczały barierę dźwięku. Amerykański przemysł lotniczy miał środki i technologie umożliwiające budowanie samolotów dochodzących do szybkości Mach 2 i pracował nad maszyną przekraczającą Mach 3. Jej kadłub przypominał kształt fali uderzeniowej przy takiej właśnie szybkości, dzięki czemu samolot mógł wykorzystać siłę nośną skompresowanych cząstek powietrza. W tym momencie wydawało się przesądzone, że dzięki tej technologii już wkrótce podróże z naddźwiękową prędkością będą codziennością. And that supersonic travel would be commonplace within a short period of time. To build an airliner capable of flying. Skonstruowanie samolotu pasażerskiego latającego z prędkością dźwięku wymaga kolosalnych wysiłków i mnóstwa badań. Prace nad Concordem, najodważniejszym projektem w historii lotnictwa cywilnego, trwały 25 lat. Niektórym konstruktorom zajęły połowę życia. Concorde, wspólne dzieło Anglii i Francji. Osiągnięcie technologicznego przełomu przekraczało możliwości jednego kraju, więc Anglia i Francja połączyły siły. W roku 62 podpisano umowę o wspólnych pracach nad projektem Concorde. Było to największe technologiczne przedsięwzięcie w Europie. Koncept oparto na aerodynamicznych właściwościach prostej papierowej strzały, które miały zapewnić siłę nośną i stabilność przy każdej szybkości. Wcześniej myślano, że bariera dźwięku jest nieprzekraczalna, ale dzięki skośnym skrzydłom myśliwce ją pokonały. Ale sprawienie, by potężny Concorde latał szybciej od dźwięku, było znacznie trudniejsze. Konsekwentnie trzymano się koncepcji papierowej strzały. Eksperymentalny Fairey, który w 1956 roku pobił rekord szybkości, odniósł sukces dzięki cienkim skrzydłom w kształcie delty. Concorde miał podróżować jeszcze szybciej, z ponad setką pasażerów na pokładzie. Cienka delta wytwarza nad skrzydłami zawirowania powietrza, umożliwiając wyjątkowo stabilny lot w każdych warunkach. Koncepcję tę sprawdzono w niezliczonych eksperymentach przeprowadzanych z użyciem małych samolotów testowych, które poddawano wszelkim możliwym próbom. Początkowo Anglicy wykorzystywali do badań samoloty Hadley Page 115, którego konstrukcja pozwalała porównywać zachowanie maszyny podczas startu i lądowania przy różnych kształtach skrzydeł. Aby zaś zbadać efekty kinetycznego ciepła wytwarzanego przez duży obiekt lecący z prędkością naddźwiękową, skonstruowano samolot Bristol 188. Od deski kreślarskiej do startu. Podobnie jak aerodynamikę samolotu, latami testowano materiały, z których miał powstać. We francuskich i brytyjskich laboratoriach badano tysiące próbek. Sprawdzano stopy aluminium, tytanu, stali nierdzewnej. W Królewskim Centrum Naukowo-Doświadczalnym Lotnictwa Farnborough wykorzystano do badania struktury metali elektronowy mikroskop. Dopiero po niezliczonych próbach wybrano materiał, z którego powstał szkielet Concorda. Używane w lotnictwie od 40 lat aluminium, a konkretnie jego stop, znany w Anglii jako RR58, a we Francji AU2GN. Specjalne laboratoria poświęciły tysiące godzin na określenie jego odporności na pełzanie, czyli powolne odkształcanie się metalu pod wpływem długotrwałych obciążeń i wysokiej temperatury. Stop wyszedł z tych prób zwycięsko.
Ciepło kinetyczne stawia przed materiałami nowe wymagania, więc badane elementy otoczone są elektrycznymi grzejnikami, mającymi symulować warunki podczas lotu z naddźwiękową szybkością. Ostre testy udowodniły, że w nowych warunkach lotu stop RR-58 cechuje doskonała trwałość zmęczeniowa. Jak wszystko, co związane z Concorde, próby nad materiałami dokonywane w Anglii i Francji są częścią skoordynowanego programu. Badania prowadzone w laboratoriach Farnborough są jednym z elementów skomplikowanego wzoru. Oto tunel hydrodynamiczny należący do Ornera, francuskiego Narodowego Instytutu Lotnictwa. Zabarwione strumienie wody pokazują przepływ powietrza wokół skrzydeł Concorda przy niskiej prędkości. Jednostki napędowe dla Concorda zbudował Rolls-Royce. Trzeba było zastosować nowe technologie. Przy szybkościach naddźwiękowych silniki rozgrzewają się bardziej niż zwykłe turboodrzutowe, więc wiele komponentów wykonanych jest z odpornego na wysokie temperatury stopu niklu. Ze względu na ogromną moc, silniki muszą być cichsze. Zastosowano zatem nowe techniki redukcji hałasu. Przyświecała nadzieja, że Concorde nie będzie głośniejszy od konwencjonalnego odrzutowca pasażerskiego. Jednak później to okazało się problemem. Elementy nośne całej konstrukcji wycinane są z litych bloków aluminium za pomocą sterowanych komputerowo obrabianek. W newralgicznych punktach, takich jak dziób czy miejsca pod silniki, wykorzystano tytan, twardy, mocny metal, który najlepiej ciąć laserem. Aby uzyskać maksymalną precyzję, zastosowano nowe techniki spawania strumieniem elektronów. Skonstruowano osłony chroniące pilotów przed wysoką temperaturą, występującą przy prędkościach naddźwiękowych, i zamontowano ją w naturalnej wielkości drewnianej makiecie samolotu. Zbudowano modele każdej części maszyny. To ruchomy wlot powietrza do silnika. A oto makieta silnika montowana we właściwym miejscu. Operacje te powtarzano setki razy, by sprawdzić, czy wielokrotny montaż i demontaż nie mają wpływu na silnik i jego serwis. Elementy Concorde budowano w zakładach w Bristolu i przesyłano do Tuluzy ogromnym, przypominającym latającego wieloryba samolotem. Dzięki temu Concorde był prawdziwie międzynarodowym przedsięwzięciem. Making Concorde a truly international aircraft in every detail. The British Aircraft Corporation were responsible for British Aircraft Corporation produkowała dziób, ogon i część kadłuba maszyny. Francuski Avro Special robił pozostałą część kadłuba i skrzydła. Przy budowie samolotu pasażerskiego konieczne jest bieżące wprowadzanie setek modyfikacji dyktowanych przeprowadzanymi próbami. W prace konstrukcyjne zaangażowanych było ponad 500 brytyjskich i francuskich firm. Tym razem angielsko-francuska współpraca nie ograniczyła się do traktatu, ale przybrała formę wysoce efektywnej organizacji, scalonej połączeniami lotniczymi i komputerowymi. Brytyjscy technicy pracowali dniami i nocami we Francji, a Francuzcy w Anglii. Różnił ich język, ale plany były identyczne. Część wyprodukowana we Francji idealnie pasowała do samolotu zbudowanego w Anglii i na odwrót. 7 lat po podpisaniu anglo-francuskiego porozumienia projekt Concorde przeszedł od fazy projektowania do fazy prototypów.
Zbudowano dwa. Numer 001 we Francji i 002 w Anglii. Przystępując do prac zakładano, że maszyna będzie w 3 godziny przewozić przez Atlantyk ponad 100 pasażerów, osiągając prędkość większą niż pocisk karabinowy. Teraz ten sen miał się ziścić. Naddźwiękowi rywale. Samoloty naddźwiękowe zostaną zbudowane. Pytanie brzmi, czy ludzie będą latać amerykańskimi, czy zbudowanymi przez inne kraje? I czy Stany Zjednoczone zdecydują się powrócić do zarzuconego projektu? To bardzo trudna decyzja, poprzedzona burzliwymi rozmowami z administracją i kongresem na temat finansowania. Postanowiłem wznowić pracę, bo chcę, by Ameryka była światowym liderem w dziedzinie transportu lotniczego. A żeby tak się stało, musimy zbudować ten samolot. Poza tym, dzięki niemu świat się przybliży w sensie odległości i czasu. Maszyna ta będzie latać z prędkością 2700 km na godzinę. Oznacza to, że w roku 78, gdy rozpoczną się loty komercyjne, bo prototyp poleci już w 72, Tokio czy Argentyna będzie tak blisko Waszyngtonu w sensie czasu lotu, jak dziś jest Londyn. To będzie wielki postęp w dziedzinie transportu i chyba wszyscy pragniemy, by Ameryka przyczyniła się do niego. Stany Zjednoczone, które przodowały na polu lotnictwa cywilnego, wahały się, czy poświęcić niemałe środki na budowę pasażerskiego samolotu naddźwiękowego. Nie chcąc, by wyprzedziły je Anglia i Francja, Amerykanie postanowili również przystąpić do prac nad taką maszyną. Konkurs wygrał Boeing, prezentując model B2707. Niestety, projekt okazał się zbyt ambitny i niepraktyczny. Samolot miał być zbudowany ze stopu tytanu, który jest ciężki oraz drogi, i miał przewozić 300 pasażerów na odległość 6300 km z prędkością Mach 2,7. Przy prawie 100 metrach długości byłby to najdłuższy samolot świata. Zmienna geometria skrzydeł ułatwiałaby start i lądowanie, ale zawiasy niezbędne dla takich skrzydeł okazały się o wiele za ciężkie. W roku 71 projekt w końcu zarzucono pod naciskiem obrońców środowiska. Rosja zaszokowała świat Tupolewem 144. Bardzo podobny do Concorde samolot mógł zabrać na pokład 121 osób i przewieźć się na odległość 6,5 tysiąca kilometrów z szybkością Mach 2,3. Teoretycznie osiągi te były nieco lepsze od maszyny angielsko-francuskiej. Dziewiczy lot Tu-144, nazwanego Concordski, odbył się 3 grudnia 1968 roku, na 2 miesiące przed Concordem. Rosja jako pierwsza zbudowała naddźwiękowy samolot pasażerski, ale z czasem okazało się, że jest obciążony poważnymi błędami konstrukcyjnymi. Pierwszy lot. 001 był gotów do pierwszego lotu. 2 marca 1969 roku maszyna opuściła hangar w Tuluzie, by wzbić się w powietrze. Licznie zgromadzeni dziennikarze obserwowali, jak brytyjski oblatywacz Brian Trapshaw zabiera francuskiego Concorda w dziewiczy lot
otwierając nowy rozdział w annałach historii lotnictwa. Rozpoczęła się era podróży z naddźwiękową szybkością, które znacznie przybliżyły odległe kraje. Miesiąc później, 9 kwietnia, Brian Trabshaw odbył pierwszy lot brytyjskim 002, przelatując z Filton do Fairford. Poszło świetnie. Pierwsza podróż Concordem to dla mnie wielkie przeżycie. André Turca był dowódcą, ale pozwolił mi pilotować przez cały lot. To niezwykle potrzebne i cenne dla mnie doświadczenie. Ta wiedza bardzo się przyda, gdy będę leciał do Fairford. When I come to take 002 from Filton to Fairford. Dwa miesiące później oba samoloty pojawiły się na paryskiej wystawie lotniczej. Oblatywacze Concorda, tacy jak John Cochrane, bardzo wiele zawdzięczali pilotom, którzy latali nad dźwiękowymi maszynami przed nimi. Concorde z numerem 002 nigdy nie był poddawany rutynowej eksploatacji przez linie lotnicze. Za to latano nim bez przerwy we wszelkich możliwych warunkach. 002 stała się najbardziej testowanym samolotem pasażerskim. Codziennie wyprowadzano go z hangaru, by wzbił się w powietrze z angielskiego lub francuskiego lotniska. Informowano stacje radarowe oraz zapasowe lotniska. Prototyp przykowano do startu, ładując 12 ton elektronicznego sprzętu i 80 ton paliwa. Pełną mocą wzbija się w powietrze. Eksperymentalne silniki wypluwają dym. Późniejsze były dużo czystsze i cichsze. Uniesione osłony termiczne kokpitu nadają maszynie wygląd karabinowego pocisku. Samolot przekracza barierę dźwięku, a fale uderzeniowe rozchodzą się wysoko nad oceanem. Na wysokości 9000 metrów Cochrane wyłącza jeden silnik. Kontrolę przejmują systemy automatyczne i maszyna kontynuuje wznoszenie. Osiągnąwszy 2250 km na godzinę, samolot leci sam, dzięki bardzo rozbudowanej automatyce i komputerom. To sprawia, że doświadczony pilot w kilka godzin może się nauczyć latać Concordem. Kapitanowie żeglugi powietrznej, którym pozwolono pilotować prototyp Concorda, mówili, że samolot jest łatwo prowadzić i jest bezpieczny. Na wysokości 12 tysięcy metrów panuje niska temperatura, ale powierzchnia samolotu jest tak gorąca, że można na niej usmażyć jajka. To bariera cieplna. Przy dużej szybkości tarcie powietrza rozgrzewa krawędzie natarcia do ponad 100 stopni. Ale nowoczesne stopy metali wytrzymują o wiele wyższe temperatury.
Concorde leci dwa razy wyżej niż sięga szczyt Mount Everestu. Pokładowy radar śledzi powierzchnię Ziemi na 500 km przed maszyną. Na taką wysokość nie wzbił się jeszcze żaden samolot pasażerski. Żaden też nie spędził większości wylatanych godzin na granicy stratosfery. Podczas tych lotów na pokładzie znajdowała się skomplikowana aparatura służąca do badania górnych warstw atmosfery. Przeprowadzane są dokładne pomiary. Każdy lot dostarczał ogromnej liczby danych, które następnie przetwarzano i przechowywano w centrum badawczym jako dokumentację prac nad samolotem. Testy wykazały, że na dużych wysokościach zanieczyszczenia wydobywające się z silników są nikłe, a smuga kondensacyjna składa się prawie wyłącznie z czystej wody. Załogę samolotu stanowili najlepsi z inżynierów i techników, elita brytyjskich i francuskich specjalistów. Kolejny próbny lot zakończony i kolejne minuty dodane do zaplanowanych 4000 godzin testów. Naziemna obsługa przystępuje do szczegółowego sprawdzenia maszyny, która po kilku godzinach przygotowana jest do następnego rejsu. Przeładowuje się urządzenia rejestrujące przebieg rejsu. Taśmy z poprzedniego lotu będą przeanalizowane, ale komputer nie może przekazać wszystkiego, więc Cochrane i jego załoga muszą napisać szczegółowy raport, który jest równie ważny jak dane komputerowe. Początek. Toulouse, France. Toulouse, Francja. Prezentacja pierwszego wyprodukowanego seryjnie Concorde'a.
Zbudowano go pomimo różnic językowych i odmiennych tradycji, tworząc w Europie przemysł na skalę kontynentalną. Concorde miał rozpocząć regularne loty w roku 75. Pierwszych 5 maszyn kupiły linie British Airways. Wkrótce w ślady Anglików poszły Air France oraz Chiny. Szybszą linią oznaczono Concorde. Wolniejsza to współczesny odrzutowiec. Lot z Nowego Jorku do Rio de Janeiro skrócił się z 10 godzin do 6 i kwadransa. Różnice jeszcze bardziej widać na przykładzie lotu z Los Angeles do Tokio. Większość podróży przebiega nad oceanem, co pozwala na zredukowanie przelotu z 13 do nieco ponad 6 godzin. Dwa miejsca położone po przeciwnych stronach globu, na przykład Sydney i Paryż. Trudno o bardziej od siebie oddalone. Podróż zwykłym odrzutowcem trwa 28 godzin i 40 minut. Dzięki Concordowi skrócimy ją do 15. Nagle w 15 godzin można dotrzeć na sam koniec świata. Latem roku 72 Concorde przeleciał dookoła świata. Ateny. Gdy legendarny Ikar zbytnio zbliżył się do Słońca, gorąco roztopiło wosk, którym przytwierdził pióra do swych ramion. Ikar spadł na ziemię i zginął. Gorąco pozostało, ale nie przeszkodziło Concordowi, kończącemu tu pierwszy odcinek podróży. Beirut. Ważne skrzyżowanie lotniczych tras, a twórcy supersamolotu szukali zamówień, bo jego zbudowanie pochłonęło ogromne środki finansowe. Następnym etapem promującej maszynę podróży był Iran. Naddźwiękowe samoloty w Teheranie mogą skrócić historyczny szlak między Europą i Azją. Iran wstępnie zamówił 2 takie maszyny. Kolejny przystanek – Indie. Tysiące kilometrów od bazy Concorde udowodnił, że jest niezawodny bez względu na klimat. Po drugiej stronie globu, na Dalekim Wschodzie, życie toczy się własnym rytmem. Szybki rozładunek i załadunek są ważne, jeśli naddźwiękowy samolot ma być efektywny. Odprawa samolotu trwa niecałe 3 kwadranse. Concorde został skonstruowany tak, by mógł korzystać ze wszystkich lotnisk świata. Podczas tej podróży bez trudu wpasował się w regularny rozkład lotów. Naddźwiękowy ekspres pokonywał trasę z Europy do Singapuru w 12 godzin. Oznaczało to, że ten wielki azjatycki port mógł stać się centrum dalekowschodnich lotów naddźwiękowych. Pomysł spodobał się premierowi Singapuru. Następne było Tokio. Japońscy biznesmeni w przemysłowej stolicy Dalekiego Wschodu byli bardzo zainteresowani Concordem. Ekonomiczne więzy Japonii z Europą i Ameryką szybko się zacieśniały. Naddźwiękowe podróże mogły jeszcze przyspieszyć ten proces.
Ostatnim etapem podróży było Sydney, leżące 21 tysięcy kilometrów od bazy. Pokonanie tej odległości zajęłoby na dźwiękowej maszynie pół dnia. Po raz pierwszy w historii lotnictwa cywilnego podróż dookoła świata w ciągu 24 godzin stała się możliwa. Trudne czasy. Na paryskim pokazie lotniczym prezentujący swe możliwości Concorde pojawił się w towarzystwie drugiego prototypu, TU-144. Nowa rosyjska maszyna była radykalnie zmieniona. Miała z przodu wysuwane usterzenie, co ułatwiało lot z szybkością naddźwiękową, oraz dalej od siebie zamontowane silniki. Dzień okazał się dla Rosjan tragiczny. Podczas rutynowego pokazu samolot nabrał wysokości i zanurkował. Wydawało się, że ma jakieś problemy. Choć nigdy nie wyjaśniono, co się stało, wyglądało, jakby pilot Kozłow próbował wyjść z lotu nurkowego, by uniknąć zderzenia z myśliwcem Mirage, po czym znów zanurkował. W trakcie tego ostatniego manewru oderwało się skrzydło, a samolot runął na ziemię. W katastrofie zginęło 14 osób, w tym cała sześcioosobowa załoga Tupolewa. Szczątki maszyny i ofiar znajdowano w promieniu wielu kilometrów wokół paryskiej dzielnicy Goussainville. Choć nie było to związane z katastrofą rosyjskiego samolotu, rok 73 był dla Concorda fatalny. Wysokie koszty i niska opłacalność lotów przy 100 pasażerach, podczas gdy Jumbo zabierał 400, sprawiły, że wiele linii lotniczych anulowało wstępne zamówienia. Pan Am, Qantas, Japan Airlines i TWA wycofały się z zakupu samolotów. Wydawało się, że poza Air France i British Airways nikt więcej nie chce Concordów. W grudniu 1975 roku TU-144 rozpoczął regularne loty między Moskwą i Alma-Atą, przewożąc pocztę i fracht. Krążyły plotki o kolejnej katastrofie, ale żadnych szczegółów nie ujawniono. Po 10 latach Tupolewy 144 wycofano z eksploatacji. Koniec kariery Concorda.
Na zakończenie długiego żywota jako samolot doświadczalny, prototyp Concorde 001 odbywa swój ostatni lot. Brian Trubshaw posadził maszynę na lotnisku Duxford w Cambridgeshire. 001 przeszedł na emeryturę. Na jego pokład nigdy nie wejdzie żaden pasażer. 002 zakończył służbę wcześniej i trafił do muzeum we Francji, a następnie do Muzeum Techniki w bazie lotniczej Yorkton. Dla Briana i wielu innych to smutny dzień. Ten samolot mógł być i powinien być wykorzystywany do badań naukowych, ale ktoś zadecydował inaczej. I w tych warunkach uważamy, John Cochran, ja i inni, którzy latali tą maszyną, że Duxford to najlepsze dla niej miejsce. W roku 76 Concorde wpisał się na karty historii, rozpoczynając regularne rejsy. Model 206 odbył dziewiczy lot na trasie Londyn-Bahrain, otwierając połączenie między tymi miastami. Na pokładzie znajdowali się dziennikarze, brytyjscy dygnitarze i zasłużeni piloci. Skończyło się odliczanie, hamulce zwolnione, ruszyliśmy. Tysiące gapiów tylko mignęło i już się wznosimy. Pasażerowie, a wśród nich minister handlu, prezes British Airways i książę Kentu, mogą się wreszcie rozejrzeć. Concorde jest nieco niski po bokach, wąskie jest też przejście, ale fotele są szersze od standardowych dla klasy turystycznej i więcej jest miejsca na nogi. Przez pierwsze 80 minut samolot leciał ze zwykłą prędkością, ale po przekroczeniu Alp i wybrzeża Adriatyku przyspieszyliśmy, szybko osiągając prędkość dwóch machów, prędkość początkową karabinowej kuli. Panie i panowie, jak zauważyliście, lecimy dwa razy szybciej niż dźwięk. Właśnie zjedliśmy wyborny naddźwiękowy lunch i jest nam bardzo wygodnie. To wspaniałe i ekscytujące przeżycie. Niezwykłe, zwłaszcza to przyspieszenie przy osiąganiu prędkości naddźwiękowej. Ma się wrażenie, że maszyna tego potrzebuje, że wie, dokąd zmierza. To było cudowne doznanie. Coś pięknego. Zawsze o czymś takim marzyłem, ale nie sądziłem, że przeżyję to w wieku 75 lat. Czuję dumę z tego, że jestem Anglikiem. Dokonaliśmy tego z Francuzami. Wszystko jest super. Maszyna szybka, elegancka i opływowa. Obsługa perfekcyjna. Nic dodać. Concorde wylądował w Bahrajnie, rozpoczynając regularne loty w barwach linii lotniczych i choć na Bliskim Wschodzie był przyjęty dobrze, w Stanach Zjednoczonych było inaczej. Samolot wzbudził tam wiele kontrowersji i wywołał burzliwą debatę. Burmistrz Nowego Jorku, wbrew silnej opozycji, udzielił w końcu zgody na próbne lądowanie na lotnisku Kennedy'ego. Po starannym rozpatrzeniu sprawy postanowiłem zezwolić liniom lotniczym British Airways i Air France na podjęcie limitowanych lotów komercyjnych na próbny okres 16 miesięcy z uwzględnieniem szczegółowo opisanych restrykcji i ograniczeń. Dziś odbył się największy od udzielenia zezwolenia na lądowanie Concorde protest jego przeciwników, żądających zmiany decyzji. Twierdzą oni, że samolot jest zbyt hałaśliwy i stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska. Najliczniejsza grupa zebrała się na Howard Beach i przejechała kawalkadą samochodów na lotnisko. Protest zorganizował Brian Levinson. Nie chcemy hałasu, dość prezydentów i burmistrzów, którzy źle nas reprezentują. Pokażemy im, że 500 000 ludzi to dużo. Mój dom jest głośny i bez tego. Nie chcemy, by pękały nam szyby. Mamy prawo żyć, niech odeślą samolot do Francji. To bomba i nasz rząd nie powinien się zgodzić. Nie jest nam potrzebny i koniec.
Nie stać mnie na latanie do Anglii, to dla bogaczy. A co ze zwykłymi ludźmi? Organizatorzy dzisiejszej demonstracji chcą spowolnić ruch w okolicach lotniska Kennedy'ego, jeżdżąc wokół niego z szybkością 10-15 km na godzinę. Planują też większe protesty, grożąc całkowitym paraliżem portu lotniczego, jeśli Concorde nie będzie wycofany. Kawalkada pojazdów z zapalonymi światłami wyruszyła w kierunku terminali British Airways i Air France. Niektórzy unieruchamiali auta jeszcze bardziej, spowalniając ruch. Protestujący twierdzili, że lotnisko Kennedy'ego różni się od lotniska Dallesa w Waszyngtonie, gdzie Concorde również może lądować, bo samoloty przelatują nad gęsto zabudowanymi dzielnicami mieszkaniowymi. Demonstranci mają nadzieję, że ich akcja skłoni władze portu lotniczego do cofnięcia pozwolenia na lądowanie dla Concorde, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Debata. Okazując rzetelność, konstruktorzy Concorda przedstawiają opinię obu stron w sprawie próbnego korzystania z lotniska Kennedy'ego. Przeciw. Mieszkam tu od 7 lat i dostrzegam ogromny wzrost częstotliwości lotów. Nie można już rozmawiać dłużej niż minutę bez przerwy na przelatujący samolot. Rozumiem, że lotnicze przewozy są konieczne, ale Concorde służy bardzo małej grupie najbogatszych, a pogorszy warunki życia ogromnej rzeszy okolicznych mieszkańców. Za. Powinno się wpuścić Concorda. Ludzie myślą, że będzie tu przylatywał z naddźwiękową prędkością, ale przecież będzie lądował jak każdy inny samolot. Inni twierdzą, że będzie nawet cichszy, ale ja w to też nie wierzę. Myślę, że powinniśmy pozwolić mu wylądować, posłuchać, przekonać się, jak to będzie. Concorde, wysłuchajcie, nim osądzicie. Naddźwiękowi pasażerowie. Gdy Concorde uzyskał zgodę na lądowanie na lotnisku Kennedy'ego, wiele osób chciało polecieć z Londynu do Nowego Jorku pierwszym rejsowym lotem. We Francji sytuacja była identyczna. British Airways i Air France rozpoczynały regularne połączenia tego samego dnia. Wszyscy jesteśmy podekscytowani i dumni, że bierzemy udział w tworzeniu historii lotnictwa. Czy lot do Nowego Jorku może stwarzać problemy? Nie. Ze wszystkim sobie poradzimy. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia tych lotów. Jakiego przyjęcia oczekujecie? Skromnego. Nie przewiduję żadnej niechęci w stosunku do nas czy samolotu. A hałas, przeciwko któremu tak ostro protestują lokalne społeczności? Wszystko wynika z niewiedzy lub fałszywych informacji. Próbne loty udowodniły, że nie przekraczamy dopuszczalnego poziomu hałasu. Nie było żadnych problemów ani skarg. Uważa pan, że Concorde odniesie sukces? Z pewnością. Dziś jest pełny i tak będzie prawie każdego dnia. To było największe wydarzenie dla Concorda. Od linii do Bahrajnu rozpoczęły się komercyjne rejsy. Waszyngton otworzył drzwi do Ameryki, ale dopiero Nowy Jork z jego ogromnym ruchem był prawdziwym sprawdzianem, trasą, którą Europa zrewolucjonizowała, wprowadzając supersamolot. Wszelkie inauguracje są okazją do świętowania i ten historyczny lot nie był wyjątkiem. Szampan podany przy szybkości dwukrotnie przekraczającej prędkość dźwięku. Nowy Jork zbliżający się jak armatnia kula. Słońce przegrywające wyścig z Concordem, szczytowym osiągnięciem wśród maszyn latających. Nieważne jak dawno był skonstruowany i ile się o nim mówiło. Lecąc nim wciąż trudno mi uwierzyć, że tak wielką odległość pokonamy w 3 godziny i 20 minut. Lecimy na wysokości 17 tysięcy metrów z prędkością prawie 2200 km na godzinę, czyli 10% szybciej niż pocisk karabinowy,
i mamy za sobą dwie trzecie najważniejszego rejsu Concorda. Na samolot oczekuje mała grupka demonstrantów protestujących przeciwko lądowaniu Concorda. Ale ich apele do pracowników lotniska, by nie przechodzili przez kordon piket, były ignorowane. Tak więc, gdy samolot Air France zakończył, pomimo opozycji, swój historyczny naddźwiękowy lot na lotnisku Kennedy'ego, Europa znacznie przybliżyła się do Nowego Jorku. Półtorej minuty później idealnie wylądował brytyjski Concorde pilotowany przez kapitana Walpola. Choć Concordami w barwach British Airways latało już 45 tysięcy pasażerów, uczestnicy dzisiejszego rejsu odbyli najbardziej znaczącą podróż. Dwa odrzutowce kołowały wspólnie 300 metrów do swoich terminali. Naddźwiękowy transport pasażerski wreszcie zawitał do Nowego Jorku. British Airways wreszcie ugryzło wielkie jabłko, jak stwierdził prezes linii lotniczej. W roku 1919 Alcock i Brown jako pierwsi przelecieli Atlantyk bez międzylądowania. Była to długa i wyczerpująca podróż. 60 lat później Concorde pokonało tę trasę w 3 godziny. Opowieść o Concorde to opowieść o przetrwaniu. Niejednokrotnie bliski klęski samolot ocalał dzięki poświęceniu, wierze i determinacji tych, którzy czuwali nad jego losem. Dla Wielkiej Brytanii i Francji to znak czystej doskonałości. 25 lipca 2000 roku w czasie startu francuskiego Concorda z lotniska de Gaulle pod Paryżem doszło do katastrofy. Dwie minuty po oderwaniu się od płyty samolot runął na hotel Hotelissimo w miejscowości Gonesse. Zginęły wszystkie 113 osób na pokładzie oraz część gości i pracowników hotelu. Do czasu tej katastrofy Concorde uchodził za najbezpieczniejszy samolot pasażerski na świecie. Paryska katastrofa spowodowała zawieszenie lotów wszystkich będących jeszcze w użyciu maszyn i przyczyniła się do ostatecznej rezygnacji z nich, mimo że bezpośrednią przyczyną katastrofy były części innego samolotu leżące na pasie startowym. Ostatni komercyjny lot odbył się na trasie Nowy Jork-Londyn 24 października 2003 roku na liniach British Airways. Natomiast ostatni lot Concorda w historii odbył się 26 listopada 2003 roku. Air France wycofała Concordy ze służby wiosną tego samego roku. Pozostałe egzemplarze przekazano do Muzeów Lotnictwa. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Jacek Popławski. Konsultacja merytoryczna, wydawnictwo Stratus Sandomierz. Czytał Tomasz Knapik.